Cześć, z tej strony Artur, firma SolidExpert. W dzisiejszym artykule chciałbym zaprezentować, jak wykonać trasę przewodu względem przygotowanej ścieżki. Aby to zrobić, wykonam przykład przewodu telefonicznego. W tym celu utworzę sobie nową geometrię elektryczną, a następnie wstawię nową część, aby wykonać spiralę, po której zostanie poprowadzony przewód. Użyję do tego narzędzi szkicownika oraz powierzchni. Po przygotowaniu krzywej wstawię do mojego obiektu złącze początkowe i końcowe, wyszukując ich w mojej przestrzeni. Ostatnim krokiem jest utworzenie gałęzi elektrycznej wraz z określeniem niezbędnych parametrów. Aby dokonać połączenia, należy w definicji trasy wskazać złącza oraz krzywą jako ścieżkę mojej trasy.